Już zaczynamy. Więc 1 do 0 dla Polta. No, gra dosyć ciekawa była. Zobaczmy, zostałem strollowany oczywiście. Lekko tutaj wyszło. Po prawej stronie mamy Polta, po lewej stronie natomiast mamy Acer Bly, więc Zerg kontra Terran. Zapraszam do oglądania kolejnego spotkania. To jest BO3, czyli do dwóch wygranych. Więc no, Blyowi trochę zabrakło, szczerze powiedziawszy, to zabrakło tych lingów. Na początku 1500 minerałów nadwyżki chyba miał podczas pierwszego ataku. Tak niewiele zabrakło, a zrobiłby olbrzymią, olbrzymią krzywdę przeciwnikowi. Gdyby mógł to skończyć tak naprawdę, gdyby więcej tych lingów było, gdyby dał radę się tam jakoś przedostać. No 1500 minerałów, duża nadwyżka od razu była, potem makro haczerka ze strony Blya. Mapa wybrana przez Blya, skoro on przegrał, co tutaj ciekawego wykombinuje, aby próbował też grać Bane Busta na kogo on próbował to grać? Nie pamiętam. O Jezu, na kasę, nie pamiętam. Na kasę grał. Więc też do końca nie skończył tym. Trochę zrobił krzywdę, ale nie skończył. Ale trzeba przyznać, że na przykład dwa Bane'y schowane, ukryte i kiedy gonił Polt, nie wiem czy widzieliście, ale Polt gonił armię Blya, ten miał Bane'y w tej armii. Dwa Bane'y, dosłownie dwa, zakopał i Polt bezpośrednio na nie wszedł. Po prostu musiał to widzieć, że one są zakopywane. Nie wiem co zrobił, ale wlazł na dwa Bane'y. Potem to wybuchło i nic, tylko krzyczeć, gol w takim momencie, bo po prostu trafił idealnie. Mamy już tradycyjną szybką ekspansję ze strony Blya. Do tego wszystkiego oczywiście jest spawning pool w drodze. Mamy no standardowe takie otwarcie, zobaczymy co Polt pokaże. U Polta jest już bardzo późno nad ranem, to już jest nawet nie późno, to jest bardzo wcześnie nad ranem. Jest bardzo wcześnie nad ranem i on, nie wiem, może spał sobie, może trochę odpoczął, bo jeżeli czekał cały czas, no to na pewno jest smutny tego wszystkiego. Czekamy na Kokę, będzie Adel Scott kontra Koka, powinien być następny mecz. Jeśli się nie mylę, przynajmniej dzisiaj rozegrany. Rzadko kiedy MSI Pro Cup tak się przyciąga, no ale mieliśmy Koka kontra, ojejku, nie pamiętam już z kim, na kogo Koka grał. Było bardzo, było dosyć długie, chociaż miazgi były. Natomiast no, mecz Kas kontra Bly przeciągnął się przez, czy ja wiem, półtorej godziny, jak nie więcej. I ja jeszcze taka mała prośba tutaj, proszę nie kłóćcie się na temat Roka, przestańcie, każdy streamuje to co lubi, każdy robi to co lubi, on robi to w swój sposób, ja robię to w swój sposób i obydwa sposoby są bardzo dobre z tego względu, że obydwa sposoby naganiają ludzi na StarCrafta. Więc jeżeli każdy to streamuje, każdy robi to po swojemu, robi to Jegwen Z, robi to Wąziu, i każdy nagania ludzi do StarCrafta i to jest najważniejsze. Nie każdemu się muszą podobać takie style, ale ważne, że coś robią dla sceny i to jest najważniejsze. I nie ma co się kłócić, kto lepiej streamuje, kto gorzej, kto ciekawiej, kto mniej ciekawy, kto dla brązów, kto dla masterów, kto dla złota, kto dla tych. Po prostu wszyscy robimy to też dla gry, którą bardzo, bardzo lubimy, a wręcz niektórzy kochamy. I świetne umiejscowienie tego bunkra ze strony Polta. Swoją drogą może bronić tutaj Supply Depot, i może też bronić wydobycia. I też ciężko jest Lingom oczywiście to wszystko otoczyć przeciwnika. Nie można oczywiście otoczyć Lingami. Więc na razie są dwa queeny, cztery queeny ze strony Blya. To może oznaczać, że będzie spróbował iść bardzo szybko do technologii Lair, spróbować się dostać. No właśnie, są już trzy gazy przejęte, jeszcze czwarty, zobaczymy. Po prostu dwa queeny na początku, żeby rozprzestrzeniać creep i bronić przed tym pierwszym harasem ze strony... double starport. Coś tu śmierdzi, no nie tyle serem, ale ja bym powiedział, no dobra, jakimś dojrzałym serem, jakimś cheddarem tutaj właśnie zajechało. Czy mi się wydaje, czy Polt może spróbować zagrać podwójne, ale z podwójnym banshee to może być tutaj ciekawe. Mamy no, podwójne banshee ze strony Polta. Jedna i druga będzie robiona. Więc to będzie bardzo ciekawe zagranie.
To będzie więcej niż ciekawe zagranie. Myślę, że czegoś takiego Blaj się nie spodziewa, że może przeciwnik w taki sposób go zaatakować, że będzie tak dużo Banshee próbował atakować. Oczywiście Queeny sobie tutaj będą dosyć dobrze radzić, ale no 4 Queeny kontra, dajmy na to 4 Banshee, to może być trochę sytuacja ciekawa. Zależy, kto jak będzie grał, po prostu kto jak będzie uciekał oraz przeskakiwał. Ile tych Banshee ogólnie będzie zrobione? Myślę, że na 2 się Polty nie zatrzyma, bo to byłaby trochę strata dla niego. Jest kolejna ekspansja z strony Blaja. Ta ekspansja zostanie oczywiście przyblokowana za chwilę. 3 Queeny z przodu. Creep jest bardzo ładnie rozprzestrzeniany. Co mógłby do tego wszystkiego zrobić potem Polt? Na przykład jeżeli by dodał Ravena i Point Defense Drone, byłoby bardzo fajne. No i mamy kolejne oczywiście Banshee w drodze. I organizator do mnie pisze. A, muszę mu odpisać. Już, dobra, odpisałem organizator. Więc Banshee przeganiają teraz oczywiście te jednostki. Zobaczmy, jak to będzie. No i pięknie Queeny obrywają. To chyba próba ucieczki pod Sporkrawlera. Kolejny jest z przodu. No i zobaczymy, ile jednostek da radę zniszczyć. Organizatorzy często lubią w moim wypadku pisać w trakcie tego, coś chciał tutaj przekazać i już tam się udało. Więc dobra, wróćmy do tego podwójne Banshee. Tutaj lata. Ile tego będzie? 4 Banshee? Mamy już 4 i kolejna dwójka w drodze, więc niestandardowa gra ze strony Polta, szczerze powiedziawszy. Jest już no, 4 i kolejne 2 w drodze. Co by tutaj przydało się? Oczywiście Spire. Spire jest bardzo ważny, to jest jedyny sposób, żeby móc wyjść. Nie jest w stanie w tym momencie tak naprawdę Blaj zaatakować przeciwnika, bo taka ilość Banshee będzie zbyt ciężka po prostu do zwalczania. Już Queeny są 4, 5 Queenów jest w tym momencie. I teraz tutaj jeszcze przydałby się oczywiście skan, żeby Creepu się pozbyć. Bardzo duża eskadra, ale oj, to jest ryzykowne, Son Polta nie powinien w taki sposób walczyć z przeciwnikiem, powinien tutaj oczywiście biegać, latać, próbować się Creepu pozbyć, bo jednak jeżeli straci aż całą czwórkę, szóstkę nawet, bez zrobienia większej szkody ekonomicznej, to będzie w plecy bardzo mocno, już w tym momencie jest trochę w plecy, próbuje tutaj przyblokować, żeby przeciwnik nie mógł wyjść, chyba miał nadzieję, że będzie Blaj próbował zaatakować go jakimś czystowym cheese'em. Sporkroller już ostrzeliwuje Banshee. Ach, jakże jeden strzał zabrakło i dałoby się zrobić. Jak powiedziałem, w drodze jest Spire, żeby się przed tym bronić. I mediwaki, tym razem są mediwaki, ale widzimy, nie ma reaktorów. No w sumie są niepotrzebne, zwykle na jednym starporcie wystarcza. Teraz będzie dojdzie do zamiany. Oczywiście te dwa techlaby się przydadzą. Ale mediwaki chyba lecą nie tam, gdzie powinny lecieć. I to byłoby dopiero śmieszne, gdyby mediwaki wpadły bezpośrednio pod ostrzał Queenów. I może się tak stać. Uwaga! Za chwilę wpadną i oj, dwa mediwaki oddane za darmo. Jeden na pewno. Jeden oddany na 100% za darmo. Czy drugi również? Nie, ale jeden to naprawdę może kosztować. Tym bardziej, że Polt nie bardzo posiada armię. I każdy mediwak jest na wagę złota. Banshee próbują kontrolować mapę, długo to jednak nie potrwa, wystarczą tutaj dwa koruptory, żeby przegonić to wszystko i niczym się no, naprawdę nie przejmować, żadnym tutaj atakiem. Więc Lingi już się szykują z upgrade'ami 1-1, żeby spróbować zaatakować Pol też na upgrade'ach 1-1 w drodze. Są kolejne oczywiście Steampack, jednak jest bardzo późno w drodze. Próbował Blaj się dostać do środka, to nie jest jednak kas, któremu można się do bazy wbić. Miał taką nadzieję, że da radę, ale to nie wyszło. Ale co jest ważne, Haras tylko 10 workerów tak naprawdę zabitych. To nie jest dużo dla Zerga. Zerg się trzyma nawet. 65 do 56. No jest ta trzecia baza przejmowana, jeszcze opóźniona dzięki temu, że to był creep rozprzestrzeniony przez Overlorda, to naprawdę blokuje na około minutę jeszcze, tylko trzeba oczywiście zniszczyć, więc Blaj teraz będzie chciał wpaść w to wszystko. O, proszę bardzo, parę SFA-ek zabije, dwójkę dokładnie, nie.
Ale ząk, nie dał rady nawet jednego. I armia nie jest zbyt wielka, ale tutaj fangale bez medivaków, jeden fangal rzucony, kolejny też potrzebny. Pięknie wszystkie Marines zostaną tej unicy stwione, jeszcze jeden fangal mile widziany. Już teraz jednak Polt podzielił tą armię, ale ładne oddziały zostały tutaj złapane. Fangal, jeszcze jeden piękny wręcz. I Lingi teraz spadają bardzo ładnie, Blighto rozgrywa, musi jednak wycofać swoje infestory. Teraz czy da radę cokolwiek więcej zrobić? Infestor teranie rzuceni, żeby pozbyć się orbitala w tym momencie. Lingi wpadają do środka, za chwilę czołg zostanie zniszczony. Czy no to oczywiście pada wszystko, co ma padać. Pold, no niezbyt wielką armię przydał. Paru Marinesów oczywiście gdzieś tam ma. Powinny gdzieś tutaj być chyba jeszcze Banshee, próbowało atakować. Jednak z tego nic nie wyszło. No i teraz widzimy za chwilę. Orbital zostanie zniszczony, więc stracona baza. Ilość harwesterów spada, ależ bardzo ładnie Blight tu zagrał. Jeszcze się zakopał i ucieka. Infested Terranie będą powstrzymywali tą armię i walczą. No 43 harwestery zabite. Nie ma już Banshee. Jedno się gdzieś ukryło i teraz próbuje Blight dołem przyjść, musi uważać, bo gdyby to Polt zauważył, to by mogło go trochę kosztować. Nowe Lingi jednak się tutaj już zbierają, chce to wykończyć. Blight jak najszybciej nie wycofał się, ale jest w dobrej sytuacji, jest w bardzo dobrej, 26 do 64 i nie ma orbitala, co jest ważne. Zerg poradził sobie tutaj po prostu świetnie z tym. No i jeszcze supply dodatek niszczone, ale to jest aktualnie bez najmniejszego znaczenia. Steampunk, żeby złapać i fangal na mordę im był jeden i teraz Lingi podejdą, kolejny też się by przydał, a nawet w sumie nie było i nie było też sensu. Zbiera się gdzieś Blight na środek, on wie, że ma dużą przewagę, proszę bardzo, jest kolejny orbital. On wie, że ma dużą przewagę ekonomiczną, wie też, że ma przewagę w armii, ale też na pewno zdaje sobie sprawę z tego, że Polt jest zawsze bardzo agresywny, nawet jak oberwie, on nie kampi, on nie czeka na to, co się dalej może stać, po prostu rusza. No ale czy Polt da radę takim małym oddziałem? No ilu tutaj jest tych Marinesów? 8, 9, 10, 11, 12, 12 Marinesów kontra 50 parę i Fangal by się przydał, koruptory w dużej ilości, tylko teraz Fangal jeden potrzebny, będzie ten jeden Fangal złapać, to wszystko jest i teraz koruptory czyszczą bezproblemowo, GG, 1 do 1, piękna gra ze strony Polta.